Hej, peace and love. Witajcie na moim live'ie Socjologii Złodziejstwa. Dzisiaj, jak zwykle, czytamy książkę Orient i kontrkultury pana Stanisława Tokarskiego. Jesteśmy na stronie 24 i strasznie małymi kroczkami to czytamy, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, bo to nie jest duży rozdział. Dalszej części książki też nie będziemy czytać, więc tylko to. Natomiast tutaj mamy człowiek zastępczy może żyć w świecie bez osobowych kontaktów, w klimacie pozbawionym ciepła i miłości. Zdeformowana psychika jest bowiem przystosowana do deformacji kultury. Słuchajcie, to jest bardzo ważne zdanie i to też świetnie będzie korelowało z tym, co się dzieje obecnie na TikToku, z tą rewolucją, która przewala się, znaczy jaka kolejna rewolucja, która przewala się przez aplikacje i przez nasze życie, przez nasze interakcje społeczne, bo pamiętajmy, o ile nasze fizyczne ciała są wirtualne, to interakcje są dokładnie takie same w świecie rzeczywistym, jak w świecie wirtualnym. Czyli nasza interakcja między kimś. Pozdrów Adę, ok. Oczywiście Ada, ok. Pewnie pozdrawiam cię serdecznie. Afel, tak. Dobra. Nasze interakcje, słuchajcie, jeżeli na przykład stoję na ulicy i się z kimś kłócę, to jest to interakcja. Jeżeli się z kimś kłócę przez telefon, to jest dokładnie taka sama interakcja. I jeżeli się kłócę przez na przykład aplikację TikTok, to jest też taka sama interakcja. O, Ilum 369, hej, peace and love. Hej. Natomiast o, Aniu, hej, peace and love. Czyli interakcje są dokładnie takie same, natomiast nie możemy, jeżeli jem obiad i chcę wam dać kromkę chleba, no to wam nie dam, bo oczywiste jest, że przez ekran nie przejdzie, natomiast informacje mogę wam przekazać i tutaj dochodzimy do koncepcji Mariana Mazura wzorca systemu, czyli mamy tor energomaterialny. Ja nie jestem w stanie przez aplikację TikTok ani przez telefon podać wam czegokolwiek, co się składa z materii, ani też niespecjalnie, owszem, można przesyłać im energię na odległość, od tego są sieci energetyczne. Hej, pozdrawiam. Wiesz co, nie znam się na energiach. Monika, hej, witaj. Natomiast, słuchajcie, natomiast, czyli tak, energomaterialny aspekt rzeczywistości możemy przekazywać tylko w trójwymiarowej rzeczywistości fizycznej i ona, i to oczywiście też jest zależne od czynnika czasu. Natomiast nasze interakcje informacyjne możemy przesyłać natychmiast. Ja mówię, przekazuję wam jakąś informację i wy wszyscy natychmiast ją. Oczywiście, oczywiście, to znaczy, wiesz, Ilum 3, 6, 9 tak naprawdę to jest nie tylko walutą, ale waluta składa się z informacji, z komponentu informacyjnego i oczywiście również energomaterialnego. Pamiętajmy, że informacja jako taka nie jest możliwa do przekazania, jeżeli nie posiada nośnika. Gdybyśmy nie mieli sieci telefonów komórkowych, to nie bylibyśmy w stanie na przykład transmitować live'ów na TikToku, czyli okrutny, hej, peace and love, Bandi, hej, peace and love. Słuchajcie, czyli tak naprawdę komponent informacyjny jest najważniejszy, ale jeżeli mówimy o interakcjach, z kolei jeżeli mówimy o zasobach, no to oczywiście, że komponent energomaterialny
ma swoje bardzo duże znaczenie, ale i tak jest on organizowany przez komponent informacyjny. Dobra, ale słuchajcie, bo ja tak za dużo zacząłem gadać, a pamiętajmy, że początek zawsze na tym. Wszystkie moje live socjologii złodziejstwa czytam wam tekst kanoniczny, czyli Edward Abramowski, Związki przyjaźni. Tekst napisany w 1897-98 roku. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia, jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Czyli dobra, to tekst kanoniczny mamy przeczytany i teraz wracając do tego, co wam przeczytałem. Twórca słynnej koncepcji amerykańskiej wiosny nazywał system czyli ten system, w którym tak naprawdę jesteśmy, no, ja wam zresztą mówiłem, jest to system niewolniczy od 40 lat, w zasadzie ukierunkowywany do zniewalania. I o ile na początku system niewolniczy to składał się z panów i z niewolników, w tej chwili nasz system niewolniczy składa się wyłącznie z niewolników, bo nawet Elon Musk, nawet Bill Gates, nawet Harari, nawet Klaus Schwab, nawet Bin Laden, tylko ten, no, amerykański, kurde, Biden, czy Putin, czy Jinping, oni wszyscy są niewolnikami tego systemu. Ten system jest wytworzony przez nas i w zasadzie to my jesteśmy jednocześnie i panami, i niewolnikami. I wprawdzie wśród tej niewolniczej gawiedzi niektórzy mają wyższe statusy, tak jak na przykład Klaus Schwab czy Elon Musk, to i tak nie ma ludzi wolnych. Wśród nas w tej chwili nie ma ludzi wolnych. Są ludzie, którym się wydaje, że są wolni. Najczęściej te złudzenia są uzyskiwane za pomocą alkoholu lub innych narkotyków. Natomiast generalnie wszyscy jesteśmy niewolnikami. Natomiast niektórzy są w stanie przynajmniej wydłużyć swój łańcuch, bo w tym życiu, w 2023 rok, na razie jeszcze nie ma, może pomijając jakiegoś tam super zaawansowanego duchowo jogina, to Bo rzeczywiście, może trochę przesadziłem, czy jakiegoś mnicha, który medytuje, czy kogoś, w ogóle, przepraszam, mamo Wiktora, hey, peace and love, Magic, hey, peace and love, Aniu, hey, a tak, z tobą się już witałem, tak, ale i tak, peace and love, tak. Słuchajcie, czyli wszyscy jesteśmy niewolnikami, niektórzy są tak zwanymi cwanymi niewolnikami. Nie ma na razie w naszym społeczeństwie ludzi wolnych. Są ludzie, którzy robią różne dziwne rzeczy po to tylko, żeby osiągnąć złudzenie bycia wolnym. Natomiast wszyscy podlegamy pewnym rygorom. I teraz słuchajcie. Człowiek zastępczy może żyć w świecie bez osobowych kontaktów i w zasadzie świat bez osobowych. Mamo Wiktora, jeżeli tak w to wierzysz, oczywiście, jeżeli w to wierzysz, to tak. Natomiast wystarczy, że odetniesz sobie przez kilka minut
Wiesz co, tak. Tylko Dawid, hej, to nie jest Mercedes, to jest pacyfka, symbol pokoju i miłości. Jeżeli tylko odetniesz sobie dostęp świeżego powietrza, to rzeczywiście wtedy staniesz się wolna, bo wtedy oddzielisz się od swojej cielesnej pobiałki. Nie, no to taki żart, ale nie, generalnie nie jesteśmy wolni, bo my jesteśmy tak bardzo zmanipulowani, że to w ogóle jest. Niektórzy sobie myślą, że tak, jak nie będę się szczepił, to będę wolny. Nie. Jakby to było takie proste, to wszyscy by byli wolni. Nie. Te szczepionki to jest taki temat zastępczy, żeby ludzie właśnie uzyskiwali złudzenie bycia wolnymi i dzięki temu system niewolniczy funkcjonuje dużo lepiej, bo ci, którzy mają złudzenie wolności, nie buntują się naprawdę i wystarczą im te zastępcze bunty, na przykład przeciwko szczepionkom, zamiast przeciwko systemowi opresji niewolniczej. Czyli tak jak napisane, człowiek zastępczy może żyć w świecie bez osobowych kontaktów, w klimacie pozbawionym ciepła i miłości. Słuchajcie, jeżeli nie mamy dostępu do medium miłości, a nie mamy, jeżeli nie mamy dostępu do medium prawdy, to tak naprawdę mamy tylko takie zamienniki, czyli aktywność seksualna. Wychowywanie dzieci jest aktywnością, która najbardziej, że tak powiem, posługuje się medium miłości. Natomiast ciągle jeszcze nie umiemy. Pamiętajmy, jesteśmy mniej złożonymi systemami. Czyli tak naprawdę jesteśmy pod systemem dużo bardziej złożonego, który może kiedyś dać nam wolność. Kiedy osiągniemy również wyższą świadomość. Pamiętajmy, po zażyciu narkotyków albo wypiciu alkoholu, czyli jednego z tych narkotyków, nie uzyskujemy wyższej świadomości. Uzyskujemy tylko interesujący stan psychiczny, który nam daje pewne złudzenia. Dobra. Zdeformowana psychika jest bowiem przystosowana do deformacji kultury. Słuchajcie, współcześnie mamy do czynienia z plagą chorób psychicznych. No, Jolanta Markiewicz, 6. Hej, dobry wieczór, peace and love, witaj. Miło Cię widzieć. Tak. O, San Luna, hej, peace and love. Tak, czyli zdeformowana psychika jest dlatego zdeformowana, że usiłuje się wpasować w zdeformowane struktury społeczne. Pamiętajcie o tym, co Wam powtarzam na każdym moim live, w większości moich filmików. Nasze człowiecze, jakby to powiedzieć, cechy są wytworzone w ciągu ostatnich 2,5 miliona lat. Melodine, hej, peace and love, dobry wieczór, oczywiście. Natomiast my, love and peace. Dobre, love and peace. Znaczy, wiesz, Jasnowic, nie, dobrze jest pomarzyć. Słuchaj, gdyby którykolwiek z tej kliki miał trafić do pierdla, to już dawno by pierdlo, to dawno by tam trafił. Pamiętaj, nawet z pierdla wychodzą i przechodzą do Europarlamentu, także, ale ciekawy tekst. Ten znak to jest symbol pokoju i miłości, czyli pacyfka. Słuchajcie, czyli ponieważ mamy ten zdeformowany system, tak jak Wam mówię, tworzony przez 2,5 miliona lat i jako ludzie wolni, członkowie społeczności ludzkich, małych społeczności, które stworzyły jedną wielką społeczność ludzką, którą teraz widzimy, natomiast ostatnie, no powiedzmy od 20 do 40 tysięcy lat, to jest tworzenie systemu niewolniczego, bo
słuchajcie, kiedy ludzie robią jakieś analizy, ten historycy czy coś, to oni opowiadają, że na przykład od czasu, jak powstały loże masońskie, to my wtedy jesteśmy... Nie, gówno prawda. My jesteśmy zniewolani od czasu, kiedy zaczęliśmy budować miasta. No bo to było w naturalny sposób, pamiętajmy, to było wykorzystanie złodziejstwa do zarządzania zasobami ludzkimi. Tak się mówi współcześnie, zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast dawniej po prostu mówiło się eksploatacja niewolników. Z tym, że oczywiście pamiętajmy, na przykład w starożytnym Egipcie ten system niewolniczy nie był wcale taki, jaki nam się wydaje, że on tam taki był. Jolanta 11:22 już. Wiem, że mi przemknęłaś, nawet nie pamiętam, czy ci pozdrowiłem, czy nie. Już mi się trochę ten, starość, nie radość. W każdym razie, przepraszam, jeśli kogoś pominąłem. Słuchajcie, ten system, natomiast Imperium Rzymskie, to już było absolutne zniewolenie i tak naprawdę od czasów Imperium Rzymskiego my nie jest, to już był najwyższy stopień od tamtego czasu. My zaczynamy powoli się wyzwalać i na przykład przejście pod koniec istnienia Imperium Rzymskiego społeczeństwo przechodziło od etapu niewolniczego do etapu feudalnego, co absolutnie nie znaczyło, że już nie ma niewolników, bo jeszcze w średniowiecznej Europie była cała masa ludzi, których można było kupić, sprzedać. Czy jeśli ja się do kogoś odezwałem, ale za cicho i potem ten drugi się nie odezwał? I jego ignorancja? Wiesz co, nie mam pojęcia. To zależy, bo to zależy od kontekstu, zależy kim jest ta druga osoba. Jeżeli to jest ktoś, kogo kochasz, jest to ważne. Ale jeżeli chodzi o to, że kogoś tam w autobusie na przykład coś... to nie, to wtedy no, ludzie nie muszą. Ja na przykład powiem wam, ja mam coś takiego, że jestem strasznie, bo nasłuchałem się dużo muzyki rockowej i to byłem blisko głośników na koncertach i teraz jestem strasznie głuchawy, więc ktoś coś do mnie mówi, a ja często nie dosłyszę, no i się ratuję jak mogę, staram się patrzeć na usta i tak dalej, ale z sygnalizacją, z komunikacją Sanłuna, właśnie tu jest problem, o którym mówi Kosecki. W sprzężeniu zwrotnym komunikacyjnym cały czas mamy do czynienia z szumami. I szumem jest nie tylko właśnie nadmiar, ale nawet właśnie to, że czegoś nie usłyszymy, to jest to przerwanie z powodu tego szumu, który jest w naszym uchu, który nie pozwala nam usłyszeć. Także tutaj tak, Ania się... Snickersik, Snickersik, peace and love. Igunai, hej, peace and love, dobry wieczór. Tak, wszystko jedno dzień. Tak, bo dziś też można ludzi kupić, a i sprzedać można. Wiesz co, mama Wiktora, tak, ale dziś jest to działalność nielegalna. Natomiast w średniowieczu była to normalna transakcja kupna-sprzedaży. Tak. Każdy towar ma swoją cenę, człowiek też. Dokładnie, dokładnie, mamo Wiktora. Natomiast pamiętaj, i właśnie dlatego ja wam mówię, że kiedy ja wam mówię o wyższej złożoności, w Imperium Rzymskim mogłaś sobie kupić ilu chciałaś niewolników, mogłaś ich wyzabijać wszystkich. Kupić, pozabijać, przerobić na kiełbasy. To znaczy, oczywiście nikt by nie zjadł tej kiełbasy, ale można było zrobić z człowiekiem czym, cokolwiek by się... Ja wiem, że są czarne rynki, ale to jest działalność przestępcza. Natomiast w starożytnym Rzymie i później jeszcze tak do późnego średniowiecza naprawdę można było to robić legalnie. A pamiętajmy, działalność legalna jest czymś właśnie o wyższej złożoności niż działalność nielegalna. Dlatego na przykład Jezus, kiedy przyszedł na świat, to on
nie robił rzeczy nielegalnych według żydowskiego prawa. On wszystko robił legalnie po to, żeby nie, żeby tych punktów bifurkacyjnych nie przekraczać w dół, ale zawsze w górę. I to jest właśnie ten, ten problem, na którym wykłada się cała masa antysystemowców. Bo oni myślą, że jeżeli coś robią nielegalnie, to walczą z systemem. Nie. System złodziejski, bandycki i system oszustw żywi się tym, że my podejmujemy działania nielegalne. Dobra. W takim kontekście sytuować należy pole nowej świadomości, falę totalnej krytyki systemu rodzącej się w kręgach młodzieży Zachodu. Pamiętajcie, lata 60. I ja sam w to wierzyłem, ale pamiętajcie, gdybyśmy nie zrobili, nie przeszli tego etapu, nie mielibyśmy tego etapu, na którym jesteśmy dzisiaj. I dzisiaj na przykład, ja zresztą nagrałem filmik, Biden i Jinping założyli między sobą gorącą linię telefoniczną po to, żeby na przykład ta wojna ukraińska i wojna izraelsko-palestyńska nie przerodziła się w konflikt światowy. Dlatego widzicie, czegoś takiego nie było w czasach I wojny światowej, II wojny światowej, nie tylko z powodów technologicznych, ale z powodów świadomościowych. I jednak mimo wszystko, co byśmy o tym nie mówili, ta rewolucja kontrkulturowa z lat 60., o której on tu mówi, spowodowało, że ludzie zaczęli nagle akceptować ten paradygmat, ten przestrzeganie tego algorytmu, że nie wolno się wzajemnie zabijać. I zresztą o tym, że nie wolno i że to działa w historii ludzkości, mówi książka. Jeżeli macie ochotę, sobie poczytajcie. Ja słuchałem jako audiobook. To jest The Better. Tylko nie pamiętam, jakiego on słowa. Of our nature, the better side of... Nie, to nie było side, the better... To było coś, że lepsza strona naszej natury, ale naszego bycia aniołami. My jesteśmy dobrymi ludźmi, jesteśmy aniołami. Skierujemy to tak jak w tych takich katolickich, że tak powiem, naszych wyobrażeniach, że tu mamy na prawym barku mamy aniołka, który nam szepce do ucha, na lewym mamy diabełka i tak naprawdę jesteśmy rozrywani przez ten dualizm. W rzeczywistości to jest trochę bardziej skomplikowane. Ten dualizm też można by było nazwać podwójną kontyngencją, ale rzeczywiście to działa. Także widzicie, tutaj mamy przejście z tamtych wierzeń, kiedy krytykowaliśmy totalnie wszystko, czyli chcieliśmy zniszczyć wszystkie bariery, wyburzyć wszystkie ściany, a wiadomo, mi jako staremu wyjadaczowi remontowo-budowlanemu, ścian wszystkich się nie wyburza, bo to powoduje katastrofę budowlaną. Wyburza się te ściany, które nam przeszkadzają. W ich miejsce stawia się nowe, w lepszych miejscach. Dobra, słuchajcie. I teraz tak, aby obraz był pełen, należy pamiętać o roli marksizmu z jednej strony i filozofii Starego Orientu z drugiej. Zwrot ku nim wiązał się z krytycyzmem wobec lansowanej polityki, sztuki, nauki, religii. W polu nowej świadomości narodził się alternatywny styl życia, kontrkultura. Tak. Ale za co? Z jakiego powodu? Poczekajcie, dzień rzucenia. Dzień Wiedźmy. Ale to mama Wiktora, to ty jesteś. Ty jesteś ten, to tak jak ta, jak no, jak Monika, ta dziewczyna imperatora, tak?
Dzień rzucenia palenia też. No, ja już rzuciłem palenie ze 30 lat temu. Wszystkie dziesiny Szydzia są podobne i po... Oczywiście, San Luna. Przyjmujesz życzenia i gifty. Mamo Wiktora, wiesz co, życzę ci dużo szczęścia. No, co do giftów, to może ktoś ci... Aha, chyba się nie da komuś, kto nie jest na okienku, dać gifta. Dobra, słuchajcie. Powiem wam tak, bo dzisiaj szykuję się, bo jeszcze byśmy pogadali, ale zapraszam was na live'a jutro, natomiast dzisiaj zapraszam was do tego Psycho, bo dzisiaj są rzeczy ważkie, ważne. Nie znam typa, o którym mówisz, tej pani. A ten imperator i kurczę, jak ja, no Monika, czyli jego dziewczyna, a ta pani, zaraz, jak na nią? Ma wiedźma, nie wiedźma, o, zalotka, dokładnie, zalotka. Zapraszam was do Psycho na live'a, bo tak, o właśnie, bo ten Psycho ma dzisiaj walczy, a ja pewnie na ten temat muszę nagrać jutro jakiś filmik ciekawy, bo powiem wam, że istnieje bardzo fajna korelacja pomiędzy tym, co się dzieje na TikToku, a tym, co się dzieje w wielkiej polityce tam między Kaczyńskim a Tuskiem. Także ja sobie oglądam i później to analizuję i też przetwarzam. Jutro możemy sobie o tym porozmawiać zresztą. Hello, my name is... yes. Ismael. Dobra. Siema, dziadek, co tam? U mnie wszystko spoko. Hello, my name is Ismael. Tak, Ismael. To powiedzmy, że jesteś Ismael. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Słuchajcie, przeczytam wam na koniec kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. Edward Abramowski, Związki przyjaźni, 1897-98. Wtedy powstał ten tekst. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która, gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Jak szukać Psycho? Tak mi się wydaje. Nic nie słychać? Kurczę, przepraszam, to nie wiem. Jakaś drama. Znaczy, wiesz co... Powiem ci, wchodzimy na wyższy poziom. Dzisiaj imperator właśnie ogłosił, że rewolucja się dokonała, więc warto trzymać rękę na pulsie. Chciałbym was słychać. No to super. Dzięki, Aniu. Słuchajcie, chcę was uczulić, jeżeli jesteście socjologami, pamiętajcie, najważniejsze rzeczy w dramach, niektóre są głupawe i prymitywne, ale są dramy i słuchajcie, jak wejdziecie i zobaczycie, że drama jest głupawa i prymitywna, od razu to słychać. Czasami zdarzają się... Nie, imperator to jest kto inny, Psycho to jest taki jakiś nowy koleś, niedawno go poznałem, miałem okazję z nim porozmawiać chwilę i jeszcze z paroma osobami, także... Tak, imperator to imperator, Psycho to Psycho, a jest jeszcze RJK, czyli... Przemek Rojek, tak. I jest jeszcze oczywiście komentatorka. To jest taka elita w tej chwili tiktokowej kontrkultury, takiej rewolty. I powiem wam, że to mi... Ja idę tego posłuchać, bo to trochę mi będzie przypominało te wydarzenia z lat 60., 70. i 80. zeszłego wieku, także tak trochę z łezką wokół sobie popatrzę. Aniu, pamiętaj, socjolog nie musi lubić, na przykład trafiasz na Wyspy Triobriandzkie i obserwujesz tych ludzi, którzy na przykład no, zachowują się jak zwierzęta, ale
po jakimś czasie, jak zrozumiesz ich zachowanie, to zaczniesz ich nawet lubić. Także wiesz. Ja jestem, tak, ja jestem Leszek, tak. Mamo Wiktora, tak. I to miło w ogóle, że jesteś tutaj. Aha, właśnie, Ania i mama Wiktora. Chciałem wam powiedzieć ważną rzecz, bo jesteście obie. Jesteście jedynymi osobami, które odpowiadały na zadane mi jedyne pytanie, jakie było w trakcie socjologii złodziejstwa wykładów, więc jesteście jedynymi, które kiedyś dostaną ode mnie dyplomy, ale jednocześnie mam dla was zadanie, żebyście się zaczęły udzielać. Dobrze, Aniu, jakakolwiek interakcja, dzięki której wchodzisz właśnie w relację z jakimś innym człowiekiem na TikToku, będzie dla ciebie, bo w ogóle Aniu, tu jesteś w sumie prymuska, a ja cię w ogóle nigdy nie widziałem na live'ie. Oczywiście absolutnie nie jest to żaden wymóg, natomiast jako socjolog dobrze by było, gdybyś ty gdziekolwiek, nie musicie aż tam, wystarczy nawet, że same sobie założycie, po prostu żebyście się nauczyły, bo jak ja umrę, to ktoś to musi dalej pociągnąć, nie? Także obarczam was takim zadaniem. Trudno, nie? Ja już widzicie, że ledwie się na tym, ledwie nad grobem stojący starzec musi komuś ten kręci biodro. Hej, peace and love, miło cię widzieć. Modem u Westerna. Ale to modem to jest, aha, modem, mod to jest cwaniactwo, to co siedzi z tyłu, w ogóle mi chodzi o to, żebyście sobie, możecie nawet we dwie na prywatnym live'ie sobie pogadać, żebyście się nauczyły interakcji właśnie takiej, a potem się zacząć udzielać gdziekolwiek. Na początku na live'ach, gdzie jest 2-3 osoby, a potem już coraz, co wtedy to TikToka. No to słuchajcie, jeżeli nawet, zobaczymy, słuchajcie, tego nikt nie wie. Kręci biodro, ale miłe słowa. Wtedy to TikToka już nie będzie. Słuchaj, Aniu, jeżeli nie będzie już TikToka, to będzie coś nowego, lepszego. O, pani Dorota, peace and love, witam, ja właściwie to już kończę. Czytam jeszcze ostatni tekst kanoniczny socjologii złodziejstwa. A, odpalasz, no to kurde, ja muszę tam kiedyś zajrzeć, tylko musisz mi dać znać, no. I jeszcze Anię wciągnij w to, bo wy we dwie to jesteście teraz, tak jak mówię, no. Dobra. I teraz słuchajcie, drugi. Tak jak. Słuchajcie. Wiesz, Zaniu, jak mi to. Teraz mi się przypomniało, jak w latach 70. chodziliśmy na pochody i tam było takie coś. Idee Lenina zawsze żywe. I ja sobie myślałem, o jak to będzie, jak będzie 100. rocznica rewolucji październikowej, to będzie wielkie święto, taki bardzo duży pochód. I co się okazało? O, no to super, mamo Wiktora, jak dam rady, to tam cię będę, tam zaglądnę do ciebie. W każdym razie, słuchajcie, i sobie wyobrażałem tą 100. rocznicę rewolucji październikowej. I co? I gówno. Nie było. O, Adrian, peace and love, przyszedłeś na zakończenie live'a, ale przynajmniej wysłuchaj ten jeszcze drugiego tekstu kanonicznego, czyli Funkcja religii, Niklas Luhmann, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem dowolności kombinacji elementów. Ograniczenie takie może być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. To wierzę, ale oczywiście, Aniu, ja też wierzę, tylko po prostu
One muszą, to tak samo jak z ideami hipisowskimi. One były obwinięte w taką warstwę gówna i dopiero to gówno zaschło, trzeba z tego gówna opukać i to, co najpiękniejsze, zostanie i wtedy je wyjmiemy, obrobimy w ogniu i będziemy dalej. No to słuchajcie, facet nazywa się Sajko. Ja nie wiem, on miał o 10, to już pewnie trwa, więc mógł już skończyć, ale tak czy owak zobaczymy. Słuchajcie, do zobaczenia jutro. Miłego wieczoru. Peace and love. I dobrej nocy. Mecz? Nie, jest ten. Magic, hej. Ania. No, zobaczymy, nie? Ale to nie, to ma być dyskusja tego Psycho z tym, z Boomerem albo z kimś od Boomera. No, także dobranoc, peace and love i do zobaczenia. Hej, miłego wieczoru i dobrego dnia wam jutro życzę. No, hej. Dobrej nocy, Aniu, peace and love i mamo Wiktora, hej, i wy wszyscy, hej. Tak.